Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Patrol i dzisiaj mamy w sklepie dwie upośledzone maskotki. Eee, I teraz tak, zacznijmy od spraw oczywistych. Jeżeli chcecie kupować skiny, pamiętajcie, że możecie mnie wspierać, pisując tutaj Patrol YouTube. Eee, źle pisałem Patrol YouTube. To mnie wspiera. Epic Games płaci mi za to, żeby wydajecie w fotolce. Super opcja, jeżeli chcecie, chcecie mnie wspierać. Eee, ja wspieram Bez Niska, bo to jest mój przyjaciel i wydaje mi się, że wspieranie samego siebie jest dziwną opcją. Dziwną opcją. I teraz tak. Mamy dwie upośledzone maskotki. Mamy króliczycę. Czy jak ona się tam nazywa? I mamy to coś. To nie wiem co to jest, ale jakiś chyba pies. Jakiś chyba pies. Mm, z dwojga złego wydaje mi się, że babeczka chyba lepsza. Aczkolwiek facet też nie jest taki, wiecie, nie jest gorszy od babki. Choć te dwa skiny według mnie są średnie, mega, mega średnie. Jak za 1500 V-dolców, to jest 60 zł, pamiętajcie. 60 zł to jest bardzo słabo. Mamy lotnię, która ma miała zmianę styli. I zmiana styli tutaj polega tylko i wyłącznie na tym, że możemy. zmienić tą góry. Ten znaczek japoński, chiński czy koreański, czy co to jest. Nie wiem, co to jest. JP tu jest napisane, Ej. JP, tu jest napisane. Owy Epic Games, niedobre. Dobra, obraziłem się na Epic Games. Ok. Lotnia nie jest zła. Aczkolwiek nie jest najlepsza. Yy, I mamy zbierak za 500. Zbierak w sumie mogę kupić, ale ten dźwięk. Jak sprawdziłem ten dźwięk, od razu odmówiłem yy, zakupu tego zbieraka. I okej. Okay. Zostawmy to. Mamy babeczkę. Kupiłem specjalnie do odcinka, tak to bym tego nie kupował, szczerze mówiąc. Skin mi się totalnie nie podoba, ale sprawdzimy w grze. Bo przecież wiadomo, w sklepie może inaczej wyglądać niż w grze, więc sprawdzamy skina. To jest ten odcinek, prawda? Jak zauważyliście, teraz było bardzo mało gadania na temat Zostawcie suba, lajka, like dzwoneczek, komentarz. W zeszłym odcinku zrobiliśmy to, tamto, tamto, tamto. Bo zauważyłem w komentarzach, że nie lubicie tego, dlatego zawsze to będzie na koniec odcinka. Że będę gadał o takich rzeczach na sam koniec odcinka. Zobaczymy jak to będzie? Pierwszy rzut oka już wiem jaki jest, dlatego polecimy gdziekolwiek, żeby to zobaczyć Masakra. Aż chcę mi się prosić moją piosenkę, którą kiedyś nagrałem na YouTube'a. Kto nie widział niech poszuka w kanale? Na kanale właśnie Nie gdzie jest ten? Y Gdzie jest ten spadochron co Fortnite Polska wrzuciło, że to spadochron miał być? Nie ma. Więc nie ma tego spadochronu Dobra, okej. Okay. Uh, pierwszy, rz pierwszy rzut oka na tego skina już chyba widzieliście sami w lobby, że ma grubą dupę. I to nie jest y, tyłek, to nie jest dupcia, to nie jest nic, to jest gruba dupa. Bardzo gruba, Zob y y ta metka mnie denerwuje przy wychylaniu, zobaczcie, ta metka mnie denerwuje I patrzcie jak to na obejście wygląda. Masakra. Ta metka mnie strasznie denerwuje Nie wiem czy dzisiaj byście na live, ale fajnie noskop się dały z... Masakra, masakra. Nie, powiem wam szczerze, masakra, masakra. Ten... To są jedne z gorszych skinów jakie widziałem w tej grze i... Nie zmienię zdania. Nie mam maców. Nie mam skrzynki, nie mam maców. No. O, skrzynka się utrzyma. Zobaczcie. Kolejne bugi Fortnite. Level expert. Nie, pff, nie. Nie wiem, co powiedzieć. Ten skin byłby fajny. Gdyby to był zwykły, taki, wiecie, skin yy, chudy. I tylko, że miał to, ten web taki. To ten skin byłby fajny. Ale daję kolejnego królika, który jest najgorszym z królików. Bo mamy króliki z Wielkanocy. Mamy króliki. E, królika niewielkanocnego tego z Halloween. I to jest najgorszy królik, jaki wyszedł. Nie polecam. Bugblink. E, w sumie bugblink zaraz ocenimy. Dobra, wyjdźmy z tym. Daję w ogóle ocenę. To jest 2 na 10. Obydwóm skinom. Tego drugiego nawet nie kupowałem, ale patrząc po babeczce to. Masakra, dobra. Jeżeli chodzi o bugbing, wydawało mi się, że nie jest zły, aczkolwiek go przejrzałem wcześniej. Zobaczcie na skinach reinhardowych. To wie, wiecie, jak to wygląda, jakbyście mieli królika, takiego, wiecie, hodowlanego, który możecie, którego możecie mieć w domu, takiego domowego, domowego królika, yy, i codziennie mu dawali karmę yy, taką tustą dla psów. I ten królik cały czas je taką karmę, i po roku to jest właśnie ten królik. Więc powiem wam, szczerze, że no Nie. No nie, no nie. Nie. Słaby ten bugbling. Kurczę, no. Co wam mam powiedzieć? No. Chciałbym nagrać fajny odcinek, sprawdź, zanim kupisz. A wypuszczałem takie gówno. Dobra, co innego. Z powrotem. Patrzmy, skina weźmy sobie. I teraz tak, o dziwo. Co mnie zdziwiło, pasuje tutaj plecak od lewiatana. Może nie aż tak super mega ten plecak pasuje. Ale. Zobaczcie. Takie kolorystycznie pasuje, prawda? Tak, tak kolorystycznie pasuje ten plecak od lewiatana. No i nawet spoko. Ale nie. No zobaczcie, to nic nie pasuje do tego skina. Nic. Skrzydła, zobaczcie ten plecak od tego jest taki za mały na to. Oj, kliknąłem źle. Katana nie pasuje. To jest przykre, no przykre. Klikam wszystko co się da. Nie mogę nic znaleźć. To może troszkę pasuje, bo to te skrzydła idealnie się tu komponują w ten taki znaczek. Yy, nie wiem co Epic Games miał na myśli tworząc te skiny. Serio. Ten pleca, który pasuje. No, no nie wiem. Naprawdę nie, nie umiem wam powiedzieć, co Epic Games miał na myśli, tworząc te skiny. Wydaje mi się, że te skiny nie są warte swojej ceny. Powinno być za 1200. Ten skin chyba byłby lepszy. Ale nie. Z dwojga złego chyba tego królika wolę Chociaż ten skin jest, jeszcze, wiecie, taki napompowany. Duży łeb ma, ale nie jest taki gruby w tułowiu, jak ta babeczka. ona jest gruba tutaj? Nie. Tak, ona jest gruba tutaj w ogóle, nie? Że nie tylko ta kurtka, ale tutaj jest gruba. Masakra. Nie podoba mi się. E, przykro mi, że taki odcinek dzisiaj wychodzi, ale... Nie podoba mi się. Pamiętajcie, że jeśli chcecie więcej odcinków, sprawdź zanim kupić, zostawcie suba łapkę w górę i komentarz. Dajcie nadziałam się, podałem te skiny, swoją ocenę. Chęt, szanuję wasze decyzje, szanuję wasze tutaj opinie. Naprawdę mega, mega się fajnie czyta, jak na przykład mówicie ej Patryk, ale y, powiedziałeś, że 2 na 10, a na przykład dla mnie z 8 na 10 mi się podoba. No i to od razu jest serduszko. Mówię. Szanuję Twoją opinię, żemek. Dziękuję Ci bardzo za komentarz. Super. Więc komentujcie. To jest bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że jutro jak będą te skiny NFL, to się zobaczymy na lepszym odcinku, bo tam jest fajny jeden skin, którego wam pokażę jutro. Więc wydajcie kod pacu YouTube, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. A jeszcze jedno, jeżeli byście chcieli, żeby te odcinki wyglądały inaczej, nie tak jak teraz, że plac zabaw, bugblingi, skin i tak dalej, i moja ocena, dajcie znać jak. Jakbyście usprawnili te odcinki, ja wtedy się dostosuję. Jeżeli coś mi się spodoba to od razu walimy to na ruszt. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, narka.